Wiecie, jakiś czas temu, modląc się, dostałem słowo od Boga, że jestem potomkiem Dawida. I powiedział do mnie, ty jesteś Bożym mężem. Że skończył się okres bycia dzieckiem. Że wstaniesz, pójdziesz poprzewracać stoły. Poprzewracać te stoły, tak jak Jezus przewrócił stoły w synagodze. Wygnał kupców i ustanowił to miejsce. Miejscem świętym, przeznaczonym dla Boga. Wiecie, ja wziąłem to słowo i codziennie wstaję rano i proklamuję, że jestem Bożym mężem. Wyrzucam z siebie ostatnie grochy dzieciaka, duchowego dzieciaka, tego, który nie umiał udźwignąć tego, co Pan w nim złożył. Modlę się do swojego Boga, czytam Jego słowo, żyję z Nim i czuję, powiem Wam szczerze, że czuję, jak to rośnie we mnie. Jak to wszystko rośnie we mnie. Coś, co jeszcze niedawno wydawało mi się obce. Zupełnie dalekie. Te czuję tą siłę. Tak jak Artur powiedział tydzień temu, że to jest siła Ducha Świętego. To nie jest siła fizyczna, którą też posiadam, ale to nie jest ta siła. To jest siła w duchu. Pokonywania i ustanawiania. Że rzeczywistość ma się do mnie. To rzeczywistość ma się ułożyć do mnie, a nie ja do rzeczywistości. Wiecie, mam takie świadectwo, że proście, a będzie wam dane, módlcie się, a będzie wam dane. Mam takiego pracownika, młodego chłopaka. On przychodząc do mnie 2 lata temu do pracy wyszedł z więzienia z bardzo ciężkimi zarzutami. I w tym tygodniu miał sprawę. Ja tutaj na modlitwie wstawienniczej stanąłem i zacząłem ogłaszać, że diable, nie zabierzesz mi go. Nie zabierzesz go do więzienia, mimo tego wszystkiego. Naprawdę ma bardzo ciężkie... Ja tylko dodam, to też było w odpowiedzi na modlitwę Agaty, na słowo Agaty. Tak, tak, Agata, że Agata, tak, żeby wziąć kogoś i wstawiać się za kimś, tak. I ja ustanowiłem tutaj, że diable, nie zabierzesz go, nie weźmiesz go do więzienia, mimo tego wszystkiego, co prokurator i świat chce na niego nałożyć. To ja wyrwę go dla Jezusa. On jeszcze nie przyjął Jezusa. Ale ja wiem, że to jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu, kiedy on pójdzie razem ze mną. Ile po ludzku powinien dostać? No miał 11 napadów. No, to jest, za każdy napad groziło mu 2 lata. Tak więc zbierając do kupy to wszystko, mógł dostać 12 lat albo i więcej. Wstawiłeś się na modlitwie. Jaki był wyrok? Dostał nadzwyczajne złagodzenie kary. Jako ten, który miał najwięcej zarzutów z całej grupy, a grupa... Nie wiem, czy słyszeliście o niezorganizowanej grupie przestępczej. Było tylko, szczęście było ich tylko takie, że składając zeznania, te zeznania się zawsze nie kleiły, że to wychodziło gdzieś w międzyczasie. Nie mieli tego zaplanowanego, ale mieli niezorganizowaną grupę przestępczą. I on był przewodniczącym tej grupy. Wszystkie zeznania były na niego, tak, że on był prowodyrem i gdzieś koledzy się później na niego wypieli i... No i on został tak jakby kozłem ofiarnym z tego wszystkiego. Groziło mu najwięcej. Rozumiecie? On jako jedyny dostał nadzwyczajne złagodzenie kary. Dostał 2 lata bezwzględnego więzienia, ale ja wiem, że moja modlitwa ma taką siłę, że on nie pójdzie siedzieć. Zostało uwolnione słowo. Przyprowadzę go do Jezusa, tak jest mój cel. Ja widzę w tym człowieku zmiany. Widzę siebie tak, jak ja byłem kiedyś. Ale ja widzę, jak on dzień po dniu w mojej obecności i z dzisiejszą moją mocą i siłą i z tym, że Bóg złożył we mnie męża, Bożego męża, wierzę, że przyprowadzę go do Jezusa i to już niedługo, naprawdę niedługo. Chwała Ci, Ojcze, bo Twoje słowo jest wielkie. Ja słucham to, co Ty mówisz przez proroków. Ja słucham to, co Ty mówisz do mnie w słowie, co uwalniasz do mnie i biorę to, bo tak chcę żyć. Bo tak chcę żyć. Bo albo żyjesz na maksa w czymś, albo nie żyjesz wcale. Wiecie, jeszcze niedawno nie żyłem wcale. Nie żyłem w ogóle. Nie czytałem, nie modliłem się, nie robiłem nic. Kompletnie nic. Wstawałem rano i zawsze miałem jakieś wytłumaczenie na to, żeby nie zrobić nic. Ile razy żona mnie prosiła o modlitwę, tyle razy się jakoś z tego wymiksowałem. Tak się nie zachowuje Boży człowiek. Albo jesteś profesjonalistą i robisz coś na 100% i utrwalasz się, w tym jesteś coraz lepszy, albo nie robisz nic i giniesz.
i zapominasz najprostsze rzeczy. Mówi się, że się nie da zapomnieć jazdy na rowerze. Myślę, że jak się nie praktykuje tego całe życie, to wsiądziesz i się przewrócisz. Ja wiem, że albo jesteś profesjonalistą, albo nie robisz nic. Amen. Amen.